Witam serdecznie, moim gościem Kasper Pasiut Pabut. Cześć, witam. Kasper, przegrywacie dzisiaj z drużyną Instalację Pietruszka, która była wyżej notowana w tabeli drugiej ligi, ale trzeba powiedzieć, że od kilku tygodni Pabut wchodzi w dobry rytm meczowy, bo te wyniki zaczynają się pokazywać. Co się zmieniło w waszej drużynie od początku tego sezonu? No myślę, że przede wszystkim zdobywamy zgranie, coraz lepiej rozumiemy się na boisku, bo jakby nie patrzeć, przystępujemy całkowicie innym składem niż na hali, mamy dużo nowych twarzy w zespole, no i wiadomo, jak w takiej sytuacji potrzeba czasu, żeby się zgrać. Czy te nowe osoby to jest wzmocnienie, to jest jakość dla waszego zespołu? Tak, no zdecydowanie. Patrząc na to, jak wyglądały wyniki w ostatnich meczach i zresztą przez całą halę, a teraz, no to jest różnica. I nie tylko w wynikach, ale przede wszystkim w grze, bo nie ma już takich dużych różnic w wynikach. Ta gra wygląda, no można porywalizować, jest bardziej wyrównanie. Dzisiaj przegrywacie co prawda z Instalacją Pietruszka, ale było to dobre spotkanie. Czego dzisiaj zabrakło, że nie udało się chociaż tego punkcika zapisać na koncie? No myślę, że trochę szczęścia, bo ten mecz był naprawdę zwariowany, dziwny mecz. Graliśmy raz jedni, atakowali raz drudzy. Niektórzy, no my mieliśmy dobre sytuacje, oni mieli 3-1, której nie wykorzystali. Tam chyba też się za dużo spokoju wkradło. No i nie wiem, no mecz na wariackich papierach. Jak oceniacie te 7 kolejek za nami, które zostały rozegrane? Bo jakby nie patrzeć już z półmetek rozgrywek, jak oceniasz? No fajnie, no jak co roku fajnie się gra. W ogóle w tym roku nie wiem, czy każdemu, ale mi tak szybko lecą te mecze, że no, mam wrażenie, jakbyśmy dopiero zaczynali ligę, tak jak mówisz, tutaj już półmetek. A to zaraz gala. No, to na co każdy czeka. To na co każdy czeka, ale z tym to jeszcze troszkę poczekamy. Oby ten czas nie leciał tak szybko. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.